No siema, z tej strony Stanisław Kosowan i teraz mamy środę przed Tłustym Czwartkiem i dzisiaj pokażę Wam, jak będziemy rozkładali stoisko w Galerii Piastów, na którym też będą sprzedawane pączki oraz to, jak mniej więcej w cukierni robi się pączki. Na razie. Na początku musieliśmy spakować narzędzia, półki i inne ważne rzeczy, z którymi pojechaliśmy do galerii. W galerii te wszystkie ważne rzeczy musieliśmy rozpakować. I zawieźć je wózkami na stoisko. Widzisz, że wnuki będą widziały, jak przykręcasz półki. Nasza praca polegała na tym, że musieliśmy zamontować światła, ustawić kasę i przytwierdzić półki. Produkcja pączka wygląda w skrócie tak. Najpierw zawija się ciasto z marmoladą w środku, które musi wyrosnąć. Następnie rzuca się takiego surowego pączka na olej, gdzie następuje smażenie. Wysmażony pączek obtacza się w gorącym lukrze i pozostawia do ostygnięcia. Gotowe pączki pakuje się do kartonów, gdzie czekają na wyjazd. No siema, Tłusty Czwartek. Dzisiaj będę rozwoził pączki i potem sprzątał zakład. No i tak właśnie wygląda pakowanie pączków do samochodu. Przez cały dzień w cukierni panował lekki chaos. Na pracowni odbywała się produkcja. W biurze panowano nad logistyką. A na wszystkich punktach pączki schodziły jak woda. Dzień
Na galerię ogólnie wyszło ponad 3 słupki po 8, czyli to jest 8 razy 3, 24 plus 4, czyli 28 koszy pełnych pączków. No, i właśnie tak wygląda zakończone stoisko przez nas w Galerii Piastów. Wszystkim cukiernie trzeba było doprowadzić do porządku. Myto podłogi i blaty, skrobano i czyszczono blachy. Nagrywam to już po tłustym czwartku. To, co wam mogę powiedzieć, to, że strasznie mnie bolały po tym wszystkim nogi, plecy i ręce od noszenia, dźwigania i biegania. Tłusty czwartek jest dla mnie bardzo dużą satysfakcją, bo mogłem pomóc moim rodzicom przy pracy. A także był to wielki sukces, bo wyprodukowano około 18 tysięcy pączków i wszystkie się sprzedały. Więc to jest naprawdę wielki sukces według mnie. Siemka.